Dzisiaj jesteśmy w bardzo komercyjnym miejscu obok Zakopanego. Jeśli ktoś poznaje widoki, to wie, a jeśli nie rozpoznaje, to się zaraz dowie. Jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej. Taki spacerek na lajcie. No, jeszcze jedno. Dobra, to możesz panu oddać. A teraz kto zgadnie, co to jest? Kurde, no nie byłem tu parę lat, to proszę, się pobudowali. No. Parki linowe. Wiedźmolot jakiś. Ej, co to jest za beczka? Beczka. A no co jest za beczka? Jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej. Ale jak to może tak być, no? Po takim asfalcie? Ciuchcia. Idziemy już z pół godziny po asfalcie. No. No więc skąd tego asfaltu to tyle? Co tam masz? Szczekle. Szczekle? No. A skąd masz szczekle? Znalazłem tamte tartaki. Odpadła im pewnie ciężarówki albo wszystko parku. Mam nadzieję, że ten asfalt się skończy za niedługo, bo... Ja nie pamiętałem, że tyle asfaltu jest w Chochołowskiej. Jest koniec tygodnia, jest trochę ludzi tutaj, nie ma tłumów. Mamy dopalacz. Oto jesteśmy. Jestem dziczyzną. Prawie na miejscu. Stamtąd się wylewa woda, buczy coś. Co to jest? Jakaś mini elektrownia? Co to? Elektrownia, tu buczy. Nic nie zobaczymy, gruba się wyzwała. A, być może to jakaś mini elektrownia. Coś tam buczy w środku i z tego woda się tam wypływa z boku. Kierunek szlak papieski do jakiegoś kamienia. Co to za kamień tam jest? Papieski. Kamień papieski. W 83 roku, jak Karol Wojtyła został papieżem, to tu się wybrał i Chochołowska się tym szczyci, że tutaj właśnie zrobił sobie spacer i tam sobie przycupnął na zadumkę. I tam z góralami zjadł sypki, go tam ugościli i tak dalej.
O, ktoś zgubił telefon. Jaki fajny. Ale do nagrywania to chyba kiepski musi być. O, Yeti, tam! Yeti, gonimy go! O nie! Co to jest? No dobra, to sobie ktoś jaja zrobił. A z daleka wyglądało jak prawdziwy Yeti. Ale kicha. Pogoda fajna, jest chłodno. Deszcz nie pada, trochę mgły. Wejdziemy tu jeszcze kawałek. Zobaczymy wodospad. Teraz trzeba się stąd wydostać. Popro mgły, jest i smog, ale to koło Zakopanego. Wystarczy, że się dojeżdża do Zakopanego i trzeba szybki zasuwać i okna zamykać, bo w ogóle... Ale tu jest jeszcze okej. A, teraz idziemy szlakiem papieskim kawałek, potem wracamy na dół do schroniska, obiadek na parking, a potem ten Muza Zichle City. Szesnasta 16:30, wychodzimy ze schroniska, 2 godziny na dół, 18:30, będzie ciemno, ale mamy latarki. Co jeszcze? Po ciemku? Nie pamiętam, czy Chochołowską schodziłem, ale połowa tej ścieżki to asfalt, więc... W każdym razie, Chochołowska zdobyta, schronisko zdobyte, szlak papieski zdobyty, tylko się cieszyć. J.
Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, co pozwoli mi rozwijać się dalej w przyszłości. A na razie dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć!